Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa, no i też do końca nie wiem, znaczy na pewno do krainy plastyki, na pewno do krainy grafiki, ale też i no, do muzealnictwa, można tak powiedzieć, do krainy muzealnictwa. Można powiedzieć. Można. Proszę Państwa, to drugi przypadek w całym cyklu, że moja rozmówczyni ma tak samo na nazwisko jak ja. Tak, proszę Państwa, niestety nie jesteśmy rodziną. Gościem moim i Państwa Aleksandra Kowalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy Aleksandra, czy Ola. Jak wolisz, ale myślę, że Ola będzie prościej. Czym się zajmuje moja rozmówczyni, to oczywiście wyjdzie w rozmowie, ale zanim zaczniemy rozmawiać o jej pracy zawodowej i jej pasji, no to pytania, które Państwo lubicie najbardziej, czyli takie no małe przesłuchanko, częstochowianka. Jak najbardziej. Ale tak z dziada, pradziada? Tak. Tak? A Olu, masz jakąś wiedzę w ogóle, bo mnie bardzo interesuje, co na przykład robili twoi przodkowie, czym się zajmowali, z czego mieli chleb? Znaczy powiem tak, rzeczywiście od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym, że fajnie by było te korzenie bardziej zgłębić, bo jak nieraz spotykamy się rodzinnie, to te opowieści o różnych osobach z rodziny są i to jest bardzo interesujące i chciałoby się coś wiedzieć więcej na ten temat. To, co mogę powiedzieć, to moja prababunia, pradziadziuś, mieli piękny ogród, piękną posiadłość w okolicach sądu. Więc jakby tutaj ta ciekawostka, którą usłyszałam, tak mnie od czasu do czasu dopinguje. Może wreszcie się za to weźmiesz i pozgłębiasz. Także tutaj taka historia była. Natomiast no chyba za wiele ciekawego tutaj odnośnie korzeni mojej rodziny tak nie powiem. Znaczy no Częstochowa przed wojną słynęła z tego, że ogrodnictwo, sadownictwo tutaj, prawda, przeszło od Alei Jana Pawła II, dawnego Lenina, w stronę tysiąclecia, to były przecież cały czas sady. To prawda. To tu się kończyła Częstochowa. Ja ci powiem, że ja też sobie do końca nie zadałem trudu, bo jest jeden problem. Gdybyśmy my mieli inaczej trochę na nazwisko, to szukanie byłoby chyba trochę łatwiejsze. Na a pewno. Jak się tak wchodzi i nagle tych Kowalskich naprawdę jest mnóstwo, no to nie wiadomo tak do końca, z której odnogi ci Kowalscy. No właśnie, więc można by było jakieś potknięcia po drodze tak zaliczyć. I na przykład doszukać się, że od króla Jagiełły, nie? Dobrze. To, że ty, no bo ja troszeczkę tam poszperałem, jeżeli chodzi o twoją osobę, no bo grafikę kończyłaś, prawda? Tak, ja jeszcze wówczas, jak w Częstochowie była Wyższa Szkoła Pedagogiczna. To wiadomo, że był to kierunek na wychowaniu artystycznym byłam, ale tam obierało się specjalizację i wówczas tą specjalizację obrałam grafikę, konkretnie druk wypukły, czyli linoryt, ten tradycyjny czarno-biały, on mnie zawsze fascynował. Także tak, pierwsze taki świadomy wybór po linii tutaj artystycznej, plastycznej, to była grafika. Ale to była kontynuacja na przykład tego, że uczyłaś się w liceum plastycznym i poszłaś dalej w tym kierunku, czy nastąpiło przebudzenie artystyczne w szkole średniej? To znaczy, może tak, jak chodziłam do liceum plastycznego, tam chodziłaś do liceum. Chodziłam, tak. Tam były wówczas dwa kierunki, jubilerstwo i ceramika. Więc ja byłam na kierunku jubilerstwa i w zasadzie mój świętej pamięci wychowawca Mirosław Czarnocki, on bardzo mi doradzał, bym poszła na architekturę wnętrz. Tam była też potrzebna, jest potrzebna taka skrupulatność, dokładność i to szło w parze też no właśnie z obranym kierunkiem jubilerstwa. I no więc jakby tutaj
ten kierunek, ta specjalizacja wówczas na WSP, grafika, no, też należała do tej grupy takiej pracy twórczej, która wymagała ode mnie takiego skupienia, dokładności, zwłaszcza jak mówimy o tym tradycyjnym czarno-białym linorycie, czyli to dłubanie takie dłutkiem, misterne kreseczki. Także... No ale scenariusz życia jak gdyby potoczyło się chyba troszeczkę inaczej, bo nie utrzymujesz się z tego, że robisz linoryty, prawda? Nie jakoś, czy miałaś taki etap, że walczyłaś, żeby tylko na przykład się tym zajmować, czy nie? Żeby tylko się zajmować nie, ponieważ ja w zasadzie od dziecka byłam i jestem taką osobą, która nie lubi się szufladkować. To znaczy, ja po prostu chłonę wszystko to, co daje mi możliwość jakiejś interpretacji, jakiegoś własnego zmierzania się z wyzwaniem, więc czy to będzie grafika, czy to będzie malarstwo, czy projektowanie graficzne, czy no tak jak tu wspomniałeś też muzyka, czy prawda inne dziedziny, także troszkę prac powstało, brałam udział i te prace gdzieś były pokazywane na międzynarodowych bienalach małej formy graficznej. Duże prace też robiłam, ale to raczej szło tak po linii własnego rozwoju warsztatowego, a nie jako, żeby z tego się utrzymać, czyli rozumiem, tylko tym się zajmować. No bo... Ale czy, no bo już parę lat po studiach jest. Jest. Dalej dłubiesz, czy nie? Tak. Dłubiesz. Tak, dalej dłubię, tak. Czyli nie zarzuciłaś tego definitywnie. Nie. Na pewno jest to powstawanie linorytu, jest procesem długotrwałym, bo jednak to wymaga wielu prób po drodze, wielu odbitek, zanim się samemu zatwierdzi tą ostateczną kompozycję. Ale powiedz mi jedną rzecz, jak już się zrobi, no, to jest matryca, tak? Tak, tak się mówi. Tak. To można nieskończoną ilość, czy jest nie, jakieś... Nie można nieskończonej. No, ile można tak odbić na przykład widzisz, matrycy? To wszystko zależy przede wszystkim od rodzaju matrycy. Mhm. Linoryt, czyli ten takim w potocznym powiedzeniu gumolit, prawda, którego no w tej chwili w ogóle już nie ma takiego, jak kiedyś był, gdzie rzeczywiście był to dobry produkt, nie jest trwały. Więc tutaj, jeżeli są drobne cięcia, to tu się zatraca. Zatraca się, więc. Czyli ile można, tak wiesz, takich stuprocentowych? 10, 20? Nie, ja myślę, że ja z reguły jak. No bo to zawsze jak tutaj piszesz, jaki jest nakład, czyli załóżmy pierwsza piąta łamana przez powiedzmy 30. Aha. I wtedy to jest też, no tutaj jest istotna jest uczciwość też artysty, tak, prawda? Żeby jednak... Nie było ich więcej. Nie było ich więcej, chyba że o tym napiszemy na pracy, że jest to powiedzmy albo nieco zmieniona matryca i jest to jakby dodatkowy jeszcze dodruk i te ryciny już nabierają innej wartości też artystycznej. No i należy też pamiętać, że te najniższe numery, te pierwsze numery, czyli pierwsza, druga, no i kolejne, one odzwierciedlają taki stuprocentowy wygląd tej pracy, więc też są najbardziej wartościowe, wielorako wartościowe. Coś takiego jak wystawy, nie wiem, indywidualne na przykład, nie zbiorowe, to też było po drodze? Było troszkę tych wystaw indywidualnych. Chyba a kiedy będzie najbliższa? A wiesz, tak myślę, że może w czerwcu. Tak? Już? tak. Niemniej jednak to nie to, że nie chcę uchylić rąbka tajemnicy, tylko w obecnym czasie jest trudno w tej chwili już zapraszać i mówić o tym, jeżeli no, wiele rzeczy jest niezależnych od nas. Na pewno ta informacja się pojawi. Na pewno będzie w tym roku wystawa. Czy uda się jeszcze właśnie w tym okresie teraz najbliższych miesięcy, tych miesięcy ciepłych, czy na jesień, no to czas pokaże.
I myślę właśnie, że to będzie pokazanie trochę starego i trochę nowego linorytu, tudzież poszerzonego w ogóle o inne formy graficzne. Mhm. Czy tematyka tego, co... Przepraszam za to słowo dłubież, ale ono mi się bardzo podoba. To jest jakoś tak skonkretyzowana, czyli na zasadzie, że nie wiem, są cykle na przykład dotyczące jakiegoś tematu i to przedstawiasz, czy to jest rozstrzał na zasadzie, że do różnych rzek wchodzisz i że to są zupełnie różne prace? To, że wchodzę do różnych rzek, to no, na to pewno. No to powiedziałaś, że lubisz. Tak, natomiast lubię cykle, bo... Tak, ale jaka tematyka na przykład tych prac twoich jest? Wiesz co, bardzo lubię cykle, które ja ogólnie nazwałam jako opowieści o przedmiotach albo zapomniane historie. Tutaj głównym bohaterem jest przedmiot, na przykład tutaj stół, który mamy przed sobą, a jak gdzieś odnajduję, wędrując, bo bardzo lubię po strychach, piwnicach, różnych zakamarkach z aparatem fotograficznym, i tam jakby już odnajduję gotową kompozycję, która opowiada jakąś historię poprzez ten przedmiot. O, ładnie. Czyli co, jest fotografia, później z fotografii powstaje linoryt i później jest odbitka. Tak. I często jeszcze towarzyszy temu słowo. Słowo jeszcze. Słowo, Ja ci powiem, że bardzo się mile zaskoczyłem, ponieważ poza tymi pasjami, o których jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy, no jest jeszcze to dziennikarstwo. No bo wiesz, odpaliłem internet, patrzę, a tutaj zresztą no, w zaprzyjaźnionym studio Częstochowa moje pasje, ludzie z pasją. Moje pasje, dobrze kojarzę. Tak. No to... więc proszę Państwa, no widzicie Państwo, mam, nie mówię, że dublerkę, ale okazuje się, że jest trochę ludzi, którzy mają za cel zarchiwizowanie tych, którzy coś tam robią. Zwłaszcza, że powiem Ci, że osób twórczych, osób, które przez życie chcą iść, dostrzegając piękno, tworząc coś. Bardzo wiele takich osób poznałam Z bardzo wieloma nie rozmawiałem na pewno. Bardzo, bardzo chętnie tutaj te osoby u ciebie. Nie, bo to wiesz, to ja tak uważam, że wiesz, mnie też przyświeca taki cel, że jeżeli nie będzie ludzi, którzy będą pokazywać takie osoby, bo bardzo często są osoby bardzo skromne, które w ogóle nie mają jakiegoś ciśnienia na szkło, na robienie wokół siebie jakiejś tam nie wiadomo jakiej tej, no to za jakiś czas po prostu one, no nie chcę użyć słowa przepadną, ale nikt nawet nie będzie wiedział, że takie osoby były, że takie fajne rzeczy robiły, że prawda? Jak najbardziej. Ale tu pozwól, jeszcze powiem odnośnie, co powiedziałeś, tego dziennikarstwa. To, drodzy Państwo, to tak bardzo szumnie powiedziane. Ja bardzo bym chciała tutaj powiedzieć, jakie były początki, bo one były bardzo niespodziewane, ponieważ Artur Broncel, którego znamy, którego ja znam i od strony muzycznej, bo od wielu lat przecież w zespole Impast razem gramy, ale jak on założył to studio Częstochowa, a był to, myślę, że dobrze pamiętam, chyba maj 2020 rok, bo teraz obchodzili pierwszy roczek, czyli był już to czas pandemii. Ja miałam wtedy na ten 2020 rok umówionych kilka wystaw, one przepadły z racji pandemii. I tak z Arturem się zmówiłam i mówię, wiesz co, Artur, mówię, chyba zrobię taką u siebie w domu wystawkę, córka mnie nakręci i mówię, wrzucę coś na YouTube'a, żeby ta moja chęć pokazania prac gdzieś tam znalazła swój odbiór, bo po prostu mi było szkoda, przykro, że tak się potoczyło. Arturowi się spodobał pomysł i mówi, to słuchaj, to ja przyjdę z kamerą, ja cię nakręcę, może byśmy taki program u mnie w studio zrobili. I pamiętam, że dwa pierwsze odcinki były poświęcone mnie, bo tam opowiadałam o linorycie. I później przez kilka miesięcy była przerwa, nic się nie działo. I Artur właśnie do mnie mówi, że wiesz co, a może byś trochę jakichś innych gości, tak no osób fajnie pozapraszała, bo ludzie pytają. No i tak bez ciśnienia, żadnego, jak to powiedziałeś, no tylko z takiej czystej przyjemności. Tak to się kręci. Muzeum Krasiński. Tak.
Zygmunt bodajże. Zygmunt. Nieboska komedia. Też. Między innymi. No to, no bo to jest tak, moja rozmówczyni kustoszem jest. I jest. Tak się mówi, kustosz? Tak, tak. Kustoszem Muzeum w Złotym Potoku, tak, prawda? Tak. Ile lat tam już jesteś? W 2009 roku w sierpniu rozpoczęłam swoją pracę, 1 sierpnia. No 12 rok się zaczął. 12 rok. Tak. Czyli już no, troszkę. Ale no to trochę jest już, trochę, to jakby tak. Nie patrzeć. Zwłaszcza, że otwarcie muzeum nastąpiło w maju 2008, więc ja praktycznie po roku dopiero istnienia muzeum przystąpiłam do pracy, czyli no jestem od początku istnienia tego super. Pięknego Olu, co miejsca. Ty tam robisz? No właśnie. Pilnujesz tego stawu, żeby nie śmiecili? Widzisz, i czasy takie są, i praca też muzealnika wygląda w ten sposób, że im więcej potrafisz, im więcej możesz zrobić, tym lepiej. Ja zaczynałam tam w dziale sztuki, stąd było też podjęcie przeze mnie podyplomowej historii sztuki w Katowicach. Wtedy byliśmy na etapie wyjazdów terenowych, dokumentacji zabytków. No i myślałam, że to tak dalej będzie się rozwijało. Z wielu względów, a te, które najbardziej rzutują na nasze życie, to są względy budżetowe. Tak. Więc tutaj niestety muzeum w tej chwili jest mocno okrojone też w obsadzie, nie tak jak pracę rozpoczynałam. I już od wielu lat jestem w dziale edukacji, co zresztą bardzo sobie chwalę, ponieważ pierwsze moje studia, o których mówiliśmy, tak. No to jednak... Edukacja, no Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Tak, to wykształcenie pedagogiczne. Ale czyli to jest oprowadzanie wycieczek? Tak, bo ja przede wszystkim teraz w dziale edukacji, to jakby najistotniejsze u mnie to jest ta obsługa przewodnicka, ale to również jest przygotowanie i prowadzenie różnych takich edukacyjnych działań, czyli lekcje muzealne, warsztaty, może jakieś prelekcje, jakieś wykłady i one z racji no, umiejętności mogą i mieścić się w historii sztuki, tak. Mogą i no czysto i takie, prawda, z maluszkami też fajne rzeczy tak. Działamy. Także trochę graficznej oprawy też dla muzeum. Także... Czyli tak, grafikę już mamy załatwioną. Tak. Jeżeli chodzi o muzealnictwo czy kustoszowanie, to też już mamy załatwione. No to może wejdźmy teraz do wokalistyki. Bardzo proszę. No bo to było parę lat tego śpiewania i czy to śpiewanie tak. Jest cały czas? Jest cały czas. Tylko już w innej formie? No bo co innego jest śpiewanie komercyjne, nazwijmy to przy okazji tak. Różnych uroczystości, czy no, nie wiem, no, eventów przynajmniej. Tak, przynajmniej. A co innego jest śpiewanie jakieś takie okazjonalne przy... Gdzie, Olu, śpiewasz? Gdzie można Cię usłyszeć? Na pewno można mnie usłyszeć w zespole Impast, który powstał właśnie przy okazji mojej twórczości, tej plastycznej, nie graficznej, tylko malarskiej. I tak on do tej pory sobie działa, tam oczywiście ze zmianą pośród muzyków, bo w tym roku mamy 6 lat nam mija, więc no troszkę tych zmian było. Więc można mnie tam usłyszeć, ale też i czasami w bardzo takim wąskim gronie dwóch, trzech towarzyszących mi ze mną łącznie osób, podczas na przykład wernisaży moich, podczas jakiejś promocji tomików, poezji. Więc jakby tutaj ja nie dążę do tego, by
by, prawda, tylko i wyłącznie skupić się na wokalistyce, bo w zasadzie musiałabym poświęcić wszystkie inne dziedziny, żeby tutaj naprawdę działać i przede wszystkim kształcić się, by te umiejętności były coraz większe. To jest moja jedna z kilku pasji, no bo plastyka, czy to malarstwo, czy grafika, jest to moje wykształcenie, natomiast czy to poezja, czy muzyka, to jest moja pasja, która znajduje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, która daje mi wiele radości, która jest takim fantastycznym kluczem do kontaktów z innymi ludźmi, do poznawania tak wielu wspaniałych osób. No jest super. No to poplotkujmy. Jakbym zaprosił Cię na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu? Tak, żebyś powiedziała... Na talerzu, ja już od razu chciałam zacząć, że białe, wytrawne. Nie, no to tylko dodatek. Ale żebyś tak powiedziała, ach, ale ten Kowalski to mnie ugościł. Ja wiem. Co ja... Generalnie muszę powiedzieć Ci, że ja kulinarnie nie jestem osobą wybredną. Ja po prostu cieszę się z tego, że mam co jeść. Tak. Więc jakby ja tutaj nie mam jakichś takich swoich ulubionych potraw, czy wyszukanych smaków. Myślę, że jakaś taka ciekawa sałatka na pewno. Czy byłby to pstrąg? No tu może trochę wyszukany, chociaż no nie. Nie, no czemu pstrąg? Pstrąg niewyszukany. No do białego wina to jak najbardziej, jeżeli wiesz. A poza tym wiesz, no miejsce, w którym pracuję, zobowiązuje. Historyczna pstrągarnia Raczyński. No tak, gdzie dokładnie. Czasami, pierwsza w Europie. No właśnie, gdzie czasami na tym pstrągu bywam. No, ja myślę, dobrze, że... pstrąg. Nie ma problemu. Także, proszę Państwa, ja już wiem, a Państwo też, jakbyście chcieli zrobić przyjemność Oli, to dużego pstrąga upiec najlepiej, żeby nie było za dużo tłuszczu. Tak. Muzyka. Można dodać płatki migdałowe. Migdałowe, tak. To na święcie pstrąga był rarytet, tak, że smażone w płatkach migdałowych. Chciałbym, żebyś wymieniła trzy zespoły albo trzy wokalistki. Coś, co naprawdę działa na ciebie od strony muzycznej, co uwielbiasz słuchać, to kto to by był, albo co to by były za zespoły? Wiesz co, ja bym bardziej się odniosła do tego, żebym powiedziała, że bardzo lubię słuchać murzyńskie głębokie głosy. I tu bym tak ale powiedziała. Gospel? Też, chociaż nie tylko chodzi mi, żeby tu zawężać co do gatunku muzycznego, tylko co do brzmienia. Do brzmienia. Bardzo lubię to brzmienie. Natomiast jeśli bym miała powiedzieć jakieś nazwisko, to w zasadzie może bym się odniosła do tego, co jako nastolatka słuchałam i co jakieś tam pewnie podwaliny dało, to Grechuta. Marek Grechut. Tak. No, ja też uwielbiam Grechut. I myślę, że wszystko, co mieści się właśnie w takim obszarze działań muzycznych. Czyli gdzieś tam ta poezja śpiewana, ważne jest słowo, treść, którą słyszymy. Bo czasami, wiesz, uszy więdną, jak się włączy radio i słucha się jakichś polskich wokalistek, to ja się zastanawiam, jak można w ogóle było wpaść, żeby taki rym stworzyć. Przecież nawet nie Częstochowski. Dobrze, te pytania nie mogą być za... te wywiady nie mogą być za długie, bo mało osób wtedy ogląda, ale to pytanie paść musi, bo jest tak zwanym żelaznym. I brzmi następująco. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy i jak Ty postrzegasz to miasto? O, ja się bardzo cieszę, że dałeś mi to pytanie, ponieważ ja zawsze mówiłam i mówić będę, że ja staram się być lokalnym patriotą. To znaczy ja bardzo cieszę się, że urodziłam się i mieszkam w Częstochowie. Przede wszystkim dlatego, że tu są moje korzenie wiary. Jest Jasna Góra, więc dla mnie to jest to sanktuarium,
jest dla mnie taką moją ostoją w życiu i bardzo się cieszę z tego tytułu, że tutaj mieszkam. Natomiast no, wspominałam o babci, prababci, tak, że tutaj te korzenie są, więc ja mimo, że lubię w różnych miejscach bywać, zawsze wracam do miejsca, z którego się wywodzę. Natomiast odnosząc jeszcze to do takiego sformułowania, do takiej odpowiedzi, jak postrzegam obecnie Częstochowę, no, wydaje mi się, że warto by było może większy jeszcze nacisk położyć na kulturę, na to, żeby jednak znaleźć jakiś punkt porozumienia w tym wszystkim, co się w mieście dzieje, czyli nie tylko te sprawy takie, powiedzmy, gdzie no fajnie, że jest robiona droga, jakieś inne przedsięwzięcia, ale żeby to też przekładało się właśnie na, jako no człowiek kultury, żeby jednak starać się wyławiać z tego niedużego miasta, aczkolwiek bardzo twórczego, osoby, które zajmują się tą kulturą. No super. Czego życzyć już tak na koniec? Tobie? Czego życzyć? Mogę mieć dwa? Tak, dajesz. No to pierwsze życzenie sercem i właśnie tym lokalnym patriotyzmem artystycznym, żeby płyta zespołu Impast wreszcie została wydana w tym roku, bo pandemia mocno nam pokrzyżowała. To jest moje takie wielkie marzenie, żeby to się udało. A drugie życzenie już takie tylko i wyłącznie moje, to by nie brakło mi sił i optymizmu do tego, że przede wszystkim nas otaczają wspaniali i dobrzy ludzie i warto coś w tym życiu robić. Czyli wiara w ludzi. Tak. Dobrze, to ja życzę płyty. Dziękuję. I też z wielką przyjemnością odpalę ją na swoim sprzęcie, jak tylko już będzie fizycznie. Wiary w ludzi to ci nie zabraknie, ale ci pożyczę, bo ty jesteś osobą, która ma nieprawdopodobnie dużo empatii w sobie. Proszę Państwa, no co ja mogę powiedzieć? Gościem moim i Państwa kobieta renesansu, no tak to trzeba nazwać, bo no, nie ma chyba dziedziny sztuki, której by nie udzielała się, bo i śpiewa, i maluje, i rysuje, i pisze, i jeszcze dzieciaki po muzeum oprowadza, no to już w ogóle. No i cóż, no Gosiu, bardzo dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas. Również. Kochani goście moimi Państwa, powtórzę to jeszcze raz. Babka renesansu Aleksandra Kowalska, z tych Kowalskich. No. Pomachajmy. Trzymajcie się ludziska cieplutko. Dziękuję, pa, pa. Pa, pa.